W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Pan z wami. W ten czas Wielkiego Postu stajemy przy ołtarzu Chrystusa Zmartwychwstałego, aby tutaj przy tym ołtarzu odnajdywać to wszystko, co potrzebne jest nam do dobrego, pięknego życia, do kultywowania, wcielania w nasze serca niezwykłego przykazania miłości Boga i bliźniego, aby przy tym ołtarzu odnajdywać uzdrowienie, uwolnienie od wszelkich słabości, od wszelkich grzechów, aby przy ołtarzu Chrystusa Zmartwychwstałego, na tym ołtarzu dokonuje się Jego ofiara bezkrwawa, aby tutaj w tym wszystkim uczestnicząc swoim sercem nieustannie odnajdywać tę moc, siłę do trwania w Bogu, do bycia Mu wiernym przez całe życie, bo tylko tutaj jest uwolnienie, ukojenie, tylko tutaj jest moc. Tylko tutaj możemy za świętym Pawłem powiedzieć: wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. Wszystko mogę pokonać, obdarzony łaską Chrystusa Zmartwychwstałego. Ta najświętsza ofiara, którą będziemy sprawować razem, bo zawsze, moi drodzy, jest tak, że razem sprawujemy ofiarę Chrystusa. Kapłan przewodniczy temu sprawowaniu, ale my wszyscy uczestniczymy w tym w całej pełni. Tę najświętszą ofiarę chcemy sprawować za wstawieniem sługi Bożego ojca Matteo Danione z prośbą o uwolnienie, uzdrowienie na duszy i ciele oraz chcemy polecać ojca Władysława i grupę modlitewną ojca Matteo Danione. Również chcemy w sposób szczególny modlić się za zmarłego Aleksandra Mrozowskiego, 88. rocznicę śmierci, prosząc dla niego o radość życia wiecznego. Moi drodzy, abyśmy mogli godnie, pięknie, z czystym sercem uczestniczyć w tej Eucharystii, przepraszajmy Boga za nasze grzechy i nasze zaniedbania, za to wszystko, co nas od Boga odłącza. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, czynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Marię, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się nad nami zmiłuje Wszechmogący Bóg i odpuściwszy nam grzechy, niech doprowadzi nas do żywota wiecznego. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Módlmy się. Wszechmogący Boże, Syn Twój, posłuszny Twojej woli, poniósł się na krzyż, aby wszyscy ludzie zostali zbawieni. Spraw, abyśmy się poznawszy na ziemi tajemnicę odkupienia, mogli otrzymać jej owoce w niebie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Amen.
Czytanie z księgi proroka Ozeesza. Tak mówi Pan. Wróć Izraelu do Pana Boga Twojego. Upadłeś bowiem przed własną swoją winę. Zabierzcie z sobą słowa i nawróćcie się do Pana. Mówcie do Niego. Usuń cały grzech, a przyjmij to, co dobre, zamiast cielców dajemy Ci nasze wargi. Asyria nie może nas zbawić. Nie chcemy już wsiadać na konie, ani też mówić. Nas, Boże, do dzieła rąk naszych. U Ciebie bowiem znajdzie litość sierota. Uleczcie ich niewierność. Szczodrze obdarzył ich miłością. Bo gniew mój odwrócił się od nich. Stanę się jakby rosą dla Izraela. Także rozkwitnie jak lilia i jak topola zapuści korzenie. Rozwiną się jego latorośle. Będzie wspaniały jak drzewo oliwne. Woń jego będzie jak woń Libanu. I wrócą znowu, by usiąść w mym cieniu i zboża uprawiać będą, winnice sadzić, których sława będzie tak wielka, jak wina libańskiego, co ma jeszcze Efraim wspólnego z bożkami. Ja go wysłuchuję i ja na niego spoglądam. Ja jestem jak cypry zielony i mnie zawdzięcza swój owoc. Któż jest tak mądry, aby tak pojął i tak rozumny, aby to rozważył? Bo drogi Pańskie są proste, kroczą nimi sprawiedliwi, lecz potykają się na nich grzesznicy. Oto słowo Boże. Ja jestem Bogiem, słuchaj głosu mego. Ja jestem Bogiem, słuchaj głosu mego. Słyszę język nieznany, uwolniłem od brzemienia jego barki. Jego ręce porzuciły kosze. Wołałeś w ucisku, a ja Cię ocaliłem. Ja jestem Bogiem, słuchaj głosu mego. Odpowiedziałem Ci z grzmiącej chmury. Doświadczyłem Cię przy wodach Meriba. Słuchaj, mój ludu, chcę Cię napomnieć, abyś mnie posłuchał, Izraelu. Ja jestem Bogiem, słuchaj głosu mego. Nie będziesz miał obcego Boga, cudzemu Bogu nie będziesz się kłaniał. Jam jest Bóg, Pan Bóg Twój, który Cię wywiódł z ziemi egipskiej. Ja jestem Bogiem, słuchaj głosu mego. Gdyby mój lud mnie posłuchał, a Izrael kroczył moimi drogami, jego bym karmił wyborną pszenicą i nasycił miodem z opoki. Ja jestem Bogiem, słuchaj głosu.
Radujcie się, bliskie jest Królestwo Niebieskie. Chwała Bogu, Słowo Boże. Pan z wami i z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Chwała Tobie, Panie. Jeden z uczonych w piśmie podszedł do Jezusa i zapytał go, które jest pierwsze ze wszystkich przykazań. Jezus odpowiedział, pierwsze jest: słuchaj Izraelu, Pan Bóg nasz jest jedynym Bogiem. Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem, całą swoją mocą. Drugie jest to, będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Nie ma innego przykazania większego od tych. Rzekł mu uczony w piśmie: bardzo dobrze, nauczycielu, słusznie powiedziałeś, bo jeden jest i nie ma innego oprócz niego. Miłować go całym sercem, całym umysłem i całą mocą i miłować bliźniego jak siebie samego znaczy daleko więcej niż wszystkie całopalenia i ofiary. Jezus, widząc, że rozumie, odpowiedział, rzekł do niego: niedaleko jesteś od Królestwa Bożego. I nikt już nie odważył się go więcej pytać. Oto słowo Pańskie. Ukochani w Chrystusie, siostry i bracia, w ten czas Wielkiego Postu, który przeżywamy, jakoś w sposób szczególny jesteśmy zaproszeni, aby owszem pochylać się nad tymi wydarzeniami, które podejmuje sam Chrystus po to, aby nam powiedzieć, że nie stoimy na straconej pozycji, ale ogarnięci tą Jego niezwykłą miłością możemy jeszcze bardziej przylgnąć swoim sercem do Boga. Pochylamy się nad tymi wydarzeniami i zapewne w naszych sercach jest dużo wdzięczności dla Boga, który właśnie w ten sposób pragnie nas odzyskać. Bo wiemy doskonale, że po grzechu pierworodnym, kiedy człowiek powiedział Bogu nie, Bóg nie przestaje w tych wysiłkach kierowanych do każdego z nas, aby nas odzyskać. Nieustannie szuka każdego z nas. Pragnie napełnić serce każdego z nas tą niezwykłą miłością. Pragnie nam powiedzieć, że nigdy z nas nie zrezygnuje. Może się nam wydawać czasem, i często właśnie ten świat nam proponuje takie myślenie, że Boga nie ma, że Bóg nas opuścił. Stworzył nas, dał nam ten świat, powiedział: czyńcie sobie ową ziemię poddaną, i nas opuścił. Ten świat nam proponuje właśnie taki sposób myślenia. Ale przecież jakże jest inaczej. W Słowie Bożym, które dzisiaj usłyszeliśmy, szczególnie również w tym psalmie responsoryjnym, w jego refrenie, to niezwykłe jest. Chcemy się tym zachwycić. Ja jestem Bogiem. Jestem Bogiem, słuchaj mego głosu. Ja jestem Bogiem, który nigdy nie zrezygnuje z Ciebie, który dla Ciebie ofiarowuje swojego Syna Jezusa Chrystusa. Ten Bóg wybiera właśnie taką drogę, niezwykłą drogę. Posyła proroków,
posyła wielu, aby ci przekonywali naród izraelski, aby ci przypominali o obietnicy, którą Bóg dał pierwszym rodzicom, ale wreszcie posyła swojego Syna, Jezusa Chrystusa umiłowanego, o którym nieustannie daje świadectwo: to jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie. Posyła swojego Syna, aby ten podjął niezwykłą drogę. Nie drogę jednego aktu, jednego działania, bo mógł tak uczynić. Nie drogę jakiejś pięknej mowy, jakiegoś cudu, mógł tak uczynić. Ale wybiera drogę cierpienia, drogę trudu, wyszydzenia, drogę śmierci, drogę krzyża, po to, aby nas właśnie przywrócić na powrót Ojcu Bogu. I my, drodzy, w tym czasie Wielkiego Postu, kiedy przygotowujemy swoje serca do rozradowania się zmartwychwstaniem, do uświadomienia sobie, że właśnie w tym zmartwychwstaniu to jest fundament naszego życia. My właśnie w tym czasie Wielkiego Postu chcemy bardziej świadomie niż to było rok temu, dwa. Chcemy przylgnąć swoim sercem do tych słów, które dzisiaj nam bardzo wyraźnie przekazuje sam Bóg. To Jego słowa. Ja jestem Bogiem, słuchaj mego głosu. Kto pojmuje, kto przyjmuje, kto żyje Chrystusem, żyje Bogiem, nie będzie się lękał. Będzie potrafił przezwyciężyć wszelkie zło, wszelką nieprawość. Kto zaufa Bogu, kto w Niego zainwestuje całe swoje życie, nie będzie się lękał. Chociaż czasem ta droga, którą idziemy, jest podobną do drogi Chrystusa. Ale będzie miał tę świadomość, że taka droga właśnie prowadzi do tego, aby usłyszeć te piękne słowa: niedaleko jesteś od Bożego Królestwa. Potrzeba nam więc, drodzy, w tym słowie, które dzisiaj słyszymy, odnajdywać samych siebie. Potrzeba nam, drodzy, odnajdywać tego Boga, wsłuchiwać się w Jego głos. Potrzeba nam żyć tą miłością, o której dzisiaj tak pięknie mówi święty Marek w Ewangelii. Zapytano Jezusa. Jezusa zapytano. Syna Bożego. Który jest pierwszy ze wszystkich przykazań? Jezus odpowiada bardzo pięknie. Odpowiada tym słowem, które obowiązywało w Starym Testamencie. Przecież te pierwsze słowa są słowa z Dekalogu. Słuchaj Izraelu, Bóg nasz jest jedynym Panem. Będziesz tego Pana miłował całym swoim sercem, całą duszą swoją, umysłem, mocą swoją. To są słowa, które są wstępem do dekalogu Starego Przymierza. Jezus o nich wie, przyjmuje te słowa, żyje tymi słowami, ale te słowa jednocześnie ubogaca o tę niezwykłą miłość do drugiego człowieka. Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Nie ma innego przykazania większego od tych. Jeżeli chcemy być niedaleko Królestwa Bożego, jeżeli w tym sercu nie chcemy się lękać, bać się,
Jeżeli chcemy doświadczać tej niezwykłej Bożej miłości i miłości od drugiego człowieka, to potrzeba nam, moi drodzy, to przykazanie miłości, które jest podstawą wszelkiego działania, wszelkiego życia, który jest fundamentem, bo z tego przykazania nas Bóg kiedyś rozliczy. Co uczyniłeś drugiemu człowiekowi? Czy podałeś kubek wody? Czy odwiedziłeś chorego, cierpiącego? Co uczyniłeś drugiemu, to uczyniłeś mnie. Wejdź do mego królestwa, jeżeli nie uczyniłeś. Moi drodzy, właśnie z tej Bożej, tej miłości, tak bardzo przyjętej przez Chrystusa, ale ubogaconej działaniem, drogą krzyżową, cierpieniem, krzyżem. Z tej miłości będziemy rozliczani kiedyś. I dlatego też dzisiaj, kiedy uczestniczymy w tej Eucharystii, Eucharystia jest zawsze taka sama. To tylko intencje się zmieniają. Ale Eucharystia jest, spotkanie z Bogiem zawsze jest takie samo. Na mszy świętej wpatrujemy się w Chrystusa, który jest żywy, prawdziwy, staje się realnie obecny pośród nas przez te sakramentalne słowa kapłana. Kiedy więc uczestniczymy w tej Eucharystii, która jest spotkaniem miłości, ale też jest spotkaniem umocnienia, ale też jest spotkaniem uwolnienia. Bo moi drodzy, wychodząc z tej świątyni, po Eucharystii, owszem, ważne są te inne nabożeństwa, piękne, dobre nabożeństwa, które są po Eucharystii, modlitwy, ale centrum miłości Boga do człowieka to Eucharystia. I dlatego dzisiaj, uczestnicząc właśnie w tej Eucharystii, której prosimy Pana Boga o Jego obecność w naszym życiu, o Jego działanie, o Jego łaskę, Jego miłość, tutaj prosimy również Pana Boga o to, abyśmy, mówiąc słowami świętego Pawła, wszystko mogę w tym, który mnie umacnia, umacniali nasze życie i czynili je pięknym i szlachetnym i wielkim. Abyśmy mogli usłyszeć dzisiaj w naszym sercu: niedaleko jesteś od Królestwa Bożego. Amen. Powstańmy, moi drodzy. Teraz chcemy do dobrego naszego Ojca zanosić nasze modlitwy. To jest taka część liturgii słowa, modlitwa wiernych. To nie kapłan zanosi modlitwy tutaj od ołtarza. To każdy z nas taką modlitwę może zanieść, wypowiedzieć ją w swoim sercu, w ciszy, też może i głośno to wypowiedzieć. A dzisiaj wsłuchujmy się w te modlitwy przygotowane. Niech one będą częścią każdego z nas. Módlmy się za Kościół Święty, aby wszędzie i w każdym czasie uobecniał zbawczą ofiarę Jezusa Chrystusa i ukazywał wiernym drogą do zbawienia. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za Ojca Świętego Franciszka, biskupów i kapłanów, aby wspierani mocą Ducha Świętego i wstawiennictwem sługi Bożego Ojca Mateo Danione zapalali świat ogniem Bożej miłości. Ciebie prosimy. Módlmy się o dar beatyfikacji sługi Bożego Ojca Mateo Danione, aby jego heroizm życia poświęconego Bogu i blask nut począł jaśnieć dla całego świata. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie.
Módlmy się za wszystkich czcicieli sługi Bożego Ojca Mateo Danione, aby swym stawiennictwem wypraszał im potrzebne łaski u Boga. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za wszystkich dobroczyńców, za ojców redemptorystów, Piotra Florystę i Pana Kamerzystę, aby ich posługa w Kościele Świętym przyczyniała się do większej chwały Bożej. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za zmarłych oraz wszystkie dusze cierpiące w czyściu, aby razem ze sługą Bożym Ojcem Mateo Danione radowali się w niebie. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za nas samych, aby spotkanie z Jezusem Eucharystycznym uzdrowiło nas na duszy i ciele. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Boże, Ty jesteś moim Bogiem. Ty jesteś naszym Bogiem. Chcemy Ciebie słuchać. Prosimy Cię, abyś przyjął te nasze prośby razem z ofiarą Chrystusa. Prosimy Cię, abyś był nieustannie naszym Bogiem, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Wzrok kapłański przyjmij, Panie, tę ofiarę chleba wina, co się wkrótce dla nas stanie, krwią i ciałem Twego Syna. Nie przestępstwa moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich, na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Prosimy Cię, Boże, niech nas oczyści z wszelkich grzechów ofiara Twojego Syna, która na ołtarzu krzyża zgładziła winy całego świata, przez Chrystusa, Pana naszego. Pan z wami i z duchem Twoim. Górę serca wznosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze wszędzie Tobie składali dziękczynienie. Panie Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże, Ty postanowiłeś dokonać zbawienia rodzaju ludzkiego na drzewie krzyża, na drzewie rajskim śmierć dzieła powoczące, na drzewie krzyża powstało nowe życie. A szatan, który na drzewie zwyciężył, na drzewie został również pokonany przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przez Niego Twój majestat uwielbiają zastępy aniołów, którzy zawsze się radują w Twojej obecności. Prosimy, aby nasze głosy przyłączyły się do nich, razem z nimi wołając: Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa.
Ty święty jesteś Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że wybrałeś nas, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przejmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Marianem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli nadzieją zmartwychwstania, o zmarłym polecanym tej Eucharystii, o wszystkich, którzy Twojej łasce odeszli z tego świata, dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi, daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Boga Rodzicą Dziewicą Marią, ze świętym Józefem jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi chwalili Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Amen. Prośmy Ojca Niebieskiego, aby odpuścił nam grzechy i zachował nas od złego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem, wspomóż nas w miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei, oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Twoje jest królestwo, potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, przez Twoją ofiarę na krzyżu Bóg Ojciec prowadził pokój między niebem i ziemią. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności,
który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażmy sobie znak Chrystusowego pokoju. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, obdarz nas pokojem. Oto Jezus Chrystus, Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni wszyscy, którzy zostali wezwani na ucztę Baranka. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza. Będzie chwała i cześć i uwielbienie. Chwała
Chcę oddać cześć dobremu Bogu, dziękując Mu za wszelkie łaski, dary, które otrzymaliśmy w tej Komunii Świętej. Dlatego też niech naszym uwielbieniem będzie nasza modlitwa. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Módlmy się. Posileń na święte uczcie błagamy Cię, Panie Jezu Chryste, abyś doprowadził do chwały zmartwychwstania Twoich wiernych, których obdarzyłeś nowym życiem przez ofiarę złożoną na drzewie krzyża, który żyjesz i królujesz na wieki wieku. Sprawowaliśmy, moi drodzy, tę najświętszą ofiarę Chrystusa. Napełniliśmy się Jego łaską, Jego miłością, pokarmem Jego ciała i krwi. Napełniliśmy się również Jego Słowem. Chcielibyśmy to błogosławieństwo, które otrzymamy podczas tej, na zakończenie tej Eucharystii, niech ono nas umacnia. Niech uwalnia nas od wszelkich lęków i niebezpieczeństw. Niech daje nam siłę do pokonywania tego wszystkiego, co trudne, czasem bolesne. Niech to błogosławieństwo umacnia nas w tym wiernym, pięknym, pełnym zjednoczeniu, podążaniu za Chrystusem. Pan z wami i z Duchem Twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Błogosławmy Panu. Bogu niebe podzięki. Adoracja Świętego Sakramentu. Wzywamy Ciebie. Ty ukochałeś Jezusa ukrzyżowanego oraz godzinami rozważałeś na kolanach Jego mękę, każdą z Jego ran. Prosimy Cię, Ojcze Mateo,
abyś był obecny w tej modlitwie i stawiał się za nami. Trzeba nic więcej, jak tylko Ciebie, Jezu. Panie Jezu, w okresie Wielkiego Postu rozpamiętujemy Twoją mękę i śmierć na krzyżu. Przychodzimy do Ciebie, by adorować Twoje cierpienie, święte cierpienie, które przyniosło światu życie i uzdrowienie. W Twoich ranach jest nasze zdrowie. Ty wziąłeś na siebie wszystkie nasze choroby. Ty obarczyłeś się naszym cierpieniem. Przebity za grzechy, zgruzgotany za wszystkie winy. Wydałeś życie na ofiarę za nas. Stałeś się zranionym barankiem, prowadzonym na rzeź, który pomimo zadanych mu ran nie przestaje kochać i przebaczać, uzdrawiać i pocieszać. Panie Jezu, Ty jesteś żywy i obecny pośród nas. Prosimy Cię pokornie. Daj łaskę odczuwania Twojej świętej obecności. Ty pragniesz dzisiaj, szczególnie tu i teraz, dotykać nas swoją miłością, opatrywać nasze poranione serca, oczyszczać je i przemieniać. Prosimy Cię, rozpraw nas gorącą miłość do Ciebie. Ty w okrutnej męce oddałeś za nas swoje życie. Z miłości do nas ofiarowałeś samego siebie, abyśmy mogli żyć. Daj nam zrozumieć, ile dla nas miłości wycierpiałeś i jak bardzo jesteśmy dla Ciebie cenni. Ty pragniesz teraz przytulić do swojego serca każdego i każdą z nas, takich, jakimi jesteśmy. Słabych, grzesznych, poranionych, cierpiących, obojętnych, zbuntowanych, wątpiących. Jezu, Ty powiedziałeś, nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Przyjdź do nas dzisiaj ze swoją łaską, Panie. Niech strumienie Twojego miłosierdzia dotkną dziś każdej duszy tu obecnej i tych wszystkich, których przynosimy w swoich sercach. Mojej duszy, niech Ty w noc ma, niech żyje.
do mnie już. Jezu, Tyś jest światłością mej duszy. Daj mi moc przyjąć dziś miłość Twą. Jezu, Tyś jest światłością mej duszy. Niech ciemność ma nie przemawia do mnie już. Jezu, Tyś jest światłością mej duszy. Daj mi moc przyjąć dziś miłość mą. Jezu, zajmij się moim zranionym sercem. Wszystkie następstwa grzechu utrzymują się w mojej duszy. Oto dlaczego jestem nerwowy i porywczy, niecierpliwy i przewrażliwiony. W sercu moim nagromadziły się złe przyzwyczajenia. Pozostawiły rany i blizny, czyniące trudną moją miłość do drugich. Nieszczęsne kolejne doświadczenia uczyniły mnie nieufnym. Jezu, oczysz moją podświadomość. Niech Twoje światło mnie przygniknie i żeby nigdy nie zapanowały we mnie ciemności. Dotknij mocą łaski podkładów mojej duszy, gdzie złożone jest przywiązanie do dóbr materialnych, wywołujące niepokój lub lęk. Jezu, oczyś mnie, aby moje serce coraz bardziej otwierało się na Ciebie. Uzdrów mnie z nieufności do Ciebie i Twojego słowa. Jezu, uzdrów mnie, proszę Cię, szoków i urazów spowodowanych porażkami i niezrealizowanymi marzeniami. Uzdrów mnie ze wszystkich ciemności wewnętrznych i opatrz rany w samej głębi mojej podświadomości. Niech znajdę pokój dla mojego wnętrza w Tobie, Jezu. Proszę Cię teraz za wszystkich chorych i za przygnębionych. Zabierz ich ciężary, oczyś ich rany rozwiejące chorobę. Chroń dzieci dotknięte ciężkim dziedzicznym obciążeniem. Uzdrów wszelkie rozszczepienia jaźni, wszelkie napięcia, lęki, nerwice. Uzdrów tych, którzy są chorzy. Z powodu porażek przeżytych w rodzinie, na studiach, w pracy. Oddal od nich wszelką myśl samobójczą i wyzwól ich z wszelkie napięcia. Jezu, bądź władcą naszych dusz. Uzdrów tych wszystkich, którzy praktykowali nauki okultystyczne. Wyzwól ich ze wszystkich następstw przypowiadania przyszłości ze skutków magii. Udziel im wytchnienia i przywróć im pokój. Nie lękaj się, Bóg sam.
gdzie jest Jezus, tam jest Jego Matka. Maryjo, Matko Boża Bolesna, Ty pocałunkami swymi zbierałaś zasługi Syna swojego. Jak drogocenne kamienie lub najpiękniejsze kwiaty, by potem ofiarować je Ojcu Przewiecznemu. Za wszystkich ludzi dziękujemy Ci za tę postawę miłości i uwielbienia, jaki nas uczysz dla męki Twego Syna. Prosimy Cię, stawia się dziś za nami. O słodka Matko, o Królowo, o Pani nasza, podnieś nas, gdy jesteśmy w grzechach. Podtrzymuj nas, gdy jesteśmy w łasce. Porusz nas, gdy zatrzymujemy się w drodze do Boga. Wzmocnij, gdy idziemy. Ty jesteś naszą pośredniczką, tak jak Syn Twój jest pośrednikiem między Ojcem a ludźmi. Ty jesteś naszą pośredniczką, która nas prowadzi do swego Syna. Ty jesteś naszą warownią. Spójrz na wojnę, która nas niszczy. Ty jesteś naszą gwiazdą. Spójrz na burzę, która się podnosi. Ty jesteś jak księżyc. Spójrz na ciemną noc, w której jesteśmy pogrążeni. Broń, kieruj, oświecaj nasze serca, abyśmy, trzymając się drogi prostej do nieba, mogli cieszyć się razem z Tobą chwałą nieba, gdzie żyje i króluje Bóg, w Trójcy Święty Jedyny, na wieki wieków. Maryjo, Ty znasz nasze nędze, nasze problemy i cierpienia. Znasz niepokoje ciała i duszy. O Matko, Ty nie zostawiłaś nas w naszych krzyżach i cierpieniach. Maryjo, Matko nasza, zechciej nas opatrzyć, przygotować, obmyć, oczyścić, byśmy byli gotowi pozostać przy krzyżu Twego Syna, Jezusa. Modlitwa do Matki Bożej o wyniesienie do chwały ołtarzy sługi Bożego Ojca Mateo Danione. Dziewico i Matko nasza Maryjo, która zawsze czule wysłuchujesz swoich czcicieli, błagamy Cię pokornie, byś przez swoje potężne stawiennictwo córki, matki i oblubienicy wyprosiła o Trójcy przy Najświętszej chwałę świętości dla Twojego sługi, Ojca Mateo Danione, który słowem i pismami wykazywał i głosił Twoje wniebowzięcie z duszą i ciałem oraz boskie królowanie Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Prośbę naszą zawierzamy Twojej matczynej pomocy. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna. Błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak było na początku, teraz i zawsze, na wieki wieków. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak było na początku, teraz i zawsze, na wieki wieków. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Maryjo, Ty wezwałaś nas do modlitwy o zdrowienie. Pragniemy to teraz uczynić za wstawiennictwem sługi Bożego Ojca Mateo Danione. Prosimy Cię, aby Twoja wiara wsparła naszą modlitwę u Jezusa. Módl się teraz z nami, abyśmy stali się godnymi zasłużenie na łaski dla tych wszystkich, którzy są słabi, chorzy i dla nas samych. Jezus przywołał do siebie 12 swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszystkie choroby i wszelkie słabości. Litania do sługi Bożego Ojca Mateo Danione o uwolnienie i odcięcie od okultyzmu oraz działania złego ducha. Kyrie eleison. Chryste, usłysz nas. Ojcze z nieba Boże, Synu Odkupicielu Świata Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty swoją miłością napełnij nas. Duchu Święty darem rozeznania napełnij nas. Duchu Święty Twoim światłem napełnij nas. Duchu Święty swoją siłą Duchu Święty swoją świętością, napełnij nas. Duchu Święty swoją radością, napełnij nas. Duchu Święty swoim pokojem, napełnij nas. Krwi Chrystusa okryj nas, krwi Chrystusa oczyś nas, krwi Chrystusa ochroń nas, krwi Chrystusa obmyj nas, krwi Chrystusa wybaw nas. Maryjo, która zmiażdżyłaś głowę szatana, Maryjo Dziewico, niewrażliwa na ataki szatana, Maryjo, która chronisz nas przed smokiem, Maryjo, królowo aniołów, Maryjo, nasza Pani wybawienia, módl się za nami. Matko Boża w niebo wzięta, módl się za nami. Święty Michale Archaniele, módl się za nami. Święty Józefie, módl się za nami. Święci Apostołowie, módl się za nami. Święci Męczennicy, módl się za nami. Święci egzorcyści, módl się za nami. Ojcze Mateo, przyjacielu Boga, módl się za nami. Ojcze Mateo, apostole męki Chrystusa, módl się za nami. Ojcze Mateo, czcicielu Eucharystii, módl się za nami. Ojcze Mateo, kaznodziejo w niebo wzięcia Maryi, Ojcze Mateo, Najświętszy Uczniu Seraficznego Franciszka, módl się za nami. Ojcze Mateo, Egzorcysto Pierwszej Siły, módl się za nami. Ojcze Mateo, Zwycięzco Szatana, módl się za nami. Ojcze Mateo, Przerażenie Demonów, módl się za nami. Ojcze Mateo,
potężny cudotwórco. Módl się za nami. Ojcze Mateo, pełen ducha proroków. Módl się za nami. Ojcze Mateo, wzniosły teologu. Módl się za nami. Ojcze Mateo, perło czystości. Módl się za nami. Ojcze Mateo, wzorze pokuty. Ojcze Mateo, przykładzie posłuszeństwa. Módl się za nami. Ojcze Mateo, miłośniku ubóstwa. Módl się za nami. Od mocy i pokus szatana, Ojcze Mateo, wybaw nas. Od posiadłości demona, Ojcze Mateo, wybaw nas. Od duchów ciemności, Ojcze Mateo, wybaw nas. Od ataków szatana, Ojcze Mateo, wybaw nas. Od więzi szatańskich, Ojcze Mateo, wybaw nas. Od ataków magów i okultystycznych mistrzów, Ojcze Mateo, wybaw nas. Od spirytyzmu i wróżek, Ojcze Mateo, wybaw nas. Od sekt i czarów, Ojcze Mateo, wybaw nas. Od satanizmu i jego naśladowców, Ojcze Mateo, wybaw nas. Od przekleństw i zaklęć, Ojcze Mateo, wybaw nas. Od złośliwych chorób, Ojcze Mateo, wybaw nas. Od wszystkich niebezpieczeństw, Ojcze Mateo, wybaw nas. Od traumy, Ojcze Mateo, wybaw nas. Od wszystkich naszych słabości, ciała, duszy i ducha, Ojcze Mateo, wybaw nas. Od przesadnej troski o naszą rodzinę, Ojcze Mateo, wybaw nas. Od zablokowania na miłość Bożą, Ojcze Mateo, wybaw nas. Od naszych niepokojów i wątpliwości ucisków, Ojcze Mateo, wybaw nas. Od naszych słabości, nędzy i naszych grzechów, Ojcze Mateo, wybaw nas. Od rozpaczy i zniechęcenia, Ojcze Mateo, wybaw nas. Od nienawiści i obsesji, Ojcze Mateo, wybaw nas. Od fałszywych przyjaciół i złych ludzi, Ojcze Mateo, wybaw nas. Od pułapek diabelskich, Ojcze Mateo, wybaw nas. Od wiecznego potępienia, Ojcze Mateo, wybaw nas. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Módl się za nami, sługo Boży, Ojcze Mateo Danione, byśmy się stali godnymi obietnic Jezusa. Módlmy się, wysławiamy Cię, Boże, za zwycięstwo Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa. Chwalimy Cię za naszą Matkę Dziewicę Marię i za naszego potężnego orędownika, Ojca Mateo Danione, egzorcystę. Poprzez ich wstawiennictwo udziel nam wyzwolenia od ucisków, które nas trapią. Uwolnij nas od ciemności i niebezpieczeństw duszy i ciała, abyśmy żyli w wolności dzieci Bożych. Panie Jezu, dziękujemy Ci za ten święty czas adoracji, za Twoją obecność, za miłość, którą wlewasz do naszych serc. Za wszystkie łaski, jakimi nas obdarowałeś, za każde uzdrowienie, uwolnienie, które się już dokonało i ma się dokonać w czasie powrotu do domu czy w najbliższym czasie. Dziękujemy Ci, Maryjo, że nas tutaj dzisiaj przyprowadziłaś, że przytuliłaś nas do swego niepokalanego serca. Dziękujemy Ci za Twoją miłość, czułość i troskę o każdego i każdą z nas. Dziękujemy Ci za to, że nieustannie prowadzisz nas do Jezusa,
za nasze upadki, które Cię nie zniechęcają. Dziękujemy Ci, Sługo Boże, Ojcze Matteo Danione, za świadectwo Twojego życia, które jest dowodem na to, że ten, kto zaufa Bogu do końca, nigdy się nie zawiedzie, a jego życie będzie pełne małych i wielkich cudów. Prosimy Cię teraz, Jezu, abyś nam pobłogosławił, aby to Twoje błogosławieństwo przemieniało nas, nasze serca, abyśmy byli żywym świadectwem uzdrawiającej miłości Jezusa. Błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem uczynimy przez środek naszego Kościoła. Thank you.
Chrystusie. Boże, Ty nas odnawiasz, przenajświętszy sakrament. Niech On napełni nasze serca słodyczą Twojej miłości i pomoże dążyć do niepowiedzianych Boga swojego Królestwa. Przez Chrystusa, Pana naszego. Ciało, prosić o jakąś szczególną łaskę uzdrowienia. Mogą to być prośby o uzdrowienie wewnętrzne, uzdrowienie relacji, małżeństwie, w rodzinie, odnowienie przez Ducha Świętego małżeńskiego związku, a także o uzdrowienie dolegliwości fizycznych, zwłaszcza wtedy, gdy środki medyczne nie wystarczają. Namaszczenie świętym olejem.
spotkania, dokonamy teraz poświęcenia sakramentaliów, wody, soli, oliwy, świec. Mam nadzieję, że macie te wszelkie potrzebne przedmioty do poświęcenia przy sobie. Pobłogosławię teraz sól. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, pokornie błagamy Twoją niezmierzoną łaskawość, ojcowskiej swej dobroci, racz pobłogosławić ten sól, którą stworzyłeś i dałeś na pożytek rodzaju ludzkiemu, niech wszystkim, którzy jej użyją, przysporzy zdrowia duszy i ciała, a cokolwiek jej się dotknie lub będzie nią posypane, niech zostanie uwolnione od wszelkiej nieczystości oraz napaści złego ducha przez Chrystusa, Pana naszego. Pobłogosławię teraz wodę. Módlmy się. Boże, który posłużyłeś się wodą przy dokonaniu największych tajemnic dla zbawienia rodzaju ludzkiego, przybądź miłościwie na wezwanie nasze i zlej moc swego błogosławieństwa na ten żywioł przeznaczony do wielorakiej oczyszczeń. Niech ta woda w służbie Twoich tajemnic za łaską Bożą skutecznie odpędza złe duchy, odwraca choroby, a wszystko, na co padną krople tej wody w domach lub posiadłościach wiernych, niech zostanie uwolnione od wszelkiej nieczystości i szkody. Niech nie panuje tam zaraza i niezdrowe powietrze. Niech ustąpią wszystkie zasadzki ukrytego wroga. Jeżeli zaś cokolwiek czyha na pomyślność lub spokój mieszkańców, niech przy pokropieniu tą wodą uchodzi w popłochu, aby bezpiecznie było od wszelkich napaści ich zdrowie, o które prosimy, wzywając Twojego świętego imienia przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Można teraz kilka cząstki soli wrzucić do wody. I teraz przy tym pięknym geście niech nasze serca rozmiewają słowami modlitwy. Boże, Twórco niepokonanej mocy, Królu niezłomnej potęgi, zawsze wspaniałe zwycięstwo, Ty ujarzmiasz siłę wrogiego panowania, Ty poskramiasz rozmysieństwo strożącego się nieprzyjaciela, Ty z mocą odpierasz wrogie zakusy, Ciebie więc przed to, Panie, z bojaźnią i pokorą błagamy, abyś łaskawie wejrzał na ten sól i wodę przez Ciebie stworzone, opromienił je swą łaskawością i poświęcił rosą swej ojcowskiej dobroci. Gdziekolwiek zaś dokona się pokropienia tą wodą święconą, tam przez wezwanie świętego imienia Twojego, niech ustąpią wszelkie napaści ducha nieczystego, niech pierzchnie niedaleko groza jadowitego węża, a nam, którzy błagamy o Twoje miłosierdzie, niech wszędzie raczy pomagać obecność Ducha Świętego przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pobłogosławię teraz olej. Módlmy się. Panie Boże Wszechmogący, przed Tobą stoją zdrżenie zastępy aniołów, przez których świadczysz nam duchową pomoc. Racz pobłogosławić i poświęcić ten olej, który wyprowadziłeś z soku oliwek i poleciłeś namaszczać nim chorych, aby po otrzymaniu zdrowia składali dzięki Tobie, Bogu żywemu, prawdziwemu. Spraw prosimy, aby ci, wobec których posłużono się tym olejem, jak i w Twoje imię pobłogosławiliśmy, zostali uwolnieni od wszelkiej słabości, od wszelkiej choroby, a także od wszystkich sił nieprzyjaciela. Niech wszelkie przeciwności zostaną oddalone od tej osoby, którą odkupiłeś najdroższą krwią Twojego Syna,
aby nigdy nie doznawała szkody od dokuczliwości starodawnego węża przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. I na zakończenie pobłogosławimy świece. Oremus. Domine Jezu Christe, Filii Dei Vivi, benedict candelas istas, supplicationibus nostris, in fude eis Domine per virtutem Sancte Crucis, benedictionem celestem qui esas, repallendas tenebras humano, generi tribuisti, telemeque benicationem signa culo Sancte Crucis participit ut fibus cumque locis ascense sive posite fureit discedant principes tenebrarum et contra miscunt et fugiant paviti cum omnibus ministris suis ab baptiones illis, nec presumant applicus inquietitare aut molestare servientes tibi omnipotenti Deo, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen. Drodzy, za tę piękną modlitwę wspólną, zanoszoną do naszego dobrego Boga, który jest moim, Twoim Bogiem. Chcemy wsłuchiwać się w Jego głos, doświadczać Jego miłości. Chcemy, aby On nas uwalniał od wszelkich niebezpieczeństw duszy i ciała. Pragniemy, aby obdarzał nas, otaczał nieustannym swoim miłosierdziem. Niech Pan Jezus będzie z wami, niech będzie pomocą w dobrym przeżywaniu tego Wielkiego Postu, abyśmy mogli razem po kilku jeszcze dniach razem radować się, zaśpiewać tę pieśń radości, Alleluja, Jezus żyje, zmartwychwstał, pokonał grzech i śmierć. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dobrej nocy i szczęśliwej drogi. Szczęść Boże. Krzyżu Chrystusa Boże powstał.